Cześć wszystkim, papa z Hot Dogeria to go, odcinek 21, czyli trzecia wypłata. Obecnym holidayem jest Summer Luau. Wśród zamówień specjalnych mamy 6 możliwości i się zastanawiam, czy nie zrobić losowankę. A zróbmy losowanko. Idę szykować koło. No dobrze, to które się nam wylosuje? 6 opcji, która będzie na dzisiaj? Coney Dog. Dobrze, to wracamy do Hot Dogery. No dobrze, a więc Coney Dog. Już tutaj gwiazdkę zdobyliśmy, jednak tak się wylosowało, więc tak ustawiamy. Można się dzisiaj spodziewać nowego zamówienia specjalnego. W dniu dzisiejszym, jak wchodzi ten odcinek, wszystkie filmy są na premierę ustawione. No tak, tak zdecydowałem. Do ranka 13 potrzebujemy tylko 205 punktów, czyli bez obaw, bez problemu zdobędziemy te punkty przy dniu 21. Jeśli chodzi o nasze zakupy, upgrade'y, to zostało nam do kupienia zostały nam 2 przyspieszacze, w zasadzie 4 przyspieszacze. 2 do grilla i 2 do soku oraz popcornu. Ok, obecna kwota, jaką zarabiamy, to jest 102,50. Przychodzi Iggy jako nowy. Zdobywamy ananasową posypkę. Ok. I to tyle z informacji, które tam zdobyliśmy. To tyle, jeśli chodzi o nowości, tak? Dwaj klienci zamówią nam Coney Doga. Obecny rank jest to 12. Summer Luau niedawno wbiliśmy. Przy ranku poprzednim nam się odblokowało to Summer Luau. Ok, pójdźmy już ponalewać popcorn oraz soczek oraz popcorn. I teraz można wziąć zamówienie Wally'ego Coney Dog. Co ciekawe, tego Coney Doga Wally sam nam przyniósł. Ale ok, jeżeli tak mu się podoba, to możemy mu to zrobić. Ok. I teraz tak, sosik. Nie wyszło zbyt ładnie. Pomidorowy posypka to będzie. Może to ma coś wspólnego z pomidorami. Ok, pizza oraz popcorn normalny. Nie dzwoni, więc mogę sobie spokojnie. O, perfekt zrobić. Na razie przychodzi nam łącznie 6 osób dziennie. O, ok, to jeszcze raz. Coś tam się zadziało. Wyleciała parówka. Coily przyszła z nowym zamówieniem specjalnym. Wszyscy dzisiaj mają bardzo małe hot dogi. Oczywiście obie kiełbaski przyspieszą. Ok, dwójeczka, Coney Dog, druga próba. Ok, poszło tam, no to będzie zamówienie Coily, a nie Wally'ego. Ok. Coney Doga możemy drugiego przyszykować. I teraz nalejmy oraz nasypmy popcorn. Dobrze. Teraz tak, papryczki na środek, do boku i do lewej strony.
Akurat fajnie, że mi dzwoni, jak już przez skok przeleciałem, więc mogłem się wrócić, przewrócić parówkę i teraz wydać zamówienie coili. Coili daje nam red snapera. Nie mamy, ta już perfekta u niej się nie udało zdobyć. Ok, Coney Dog. Zanim jednak Coney Doga wydał, no to Utah zamawia parówę. Dzisiaj wszyscy tylko parówkę zamawiają, nikt nie zamówił innej kiełbaski z tych tutaj możliwych. I tej ciemnej nikt nie zamówił. Dobrze, jaka to była kolejność? Fasolka, musztarda, na końcu cebula. Przyszedł Coney Dog. Nie? No, przyszedł Matt. Coney Doga, tak. Zamawia Coney Doga. To paruwa już się robi. Czy w ogóle wsadziłem paruwę dla Juty? W zasadzie ta będzie dla Juty. No i tamta będzie dla... na Coney Doga. Wydajmy to. Teraz tutaj... okej. Tu jest... Pina Colada. Teraz tylko, żeby czwórki nie wydać. Dwójkę mamy wydać. Okej, mógł być perfekt, a go nie ma. Zielona i teraz musztarda. Okej. A w ogóle robię Coney Doga. A to w takim razie mamy już tam drugą porcję, więc mogłem to wyrzucić. Dzisiaj maksymalnie 3 składniki nakładałem komukolwiek. Nie liczę pomidorów. Nie wszyscy dzisiaj parówkami żyją. Bułka była nie ta, więc bym stracił punkty za bułkę. Ale po co tracić, skoro mamy już za chwilę poprawioną wersję. No. Sos jak poleciał bokiem, no to perfekta za to nie będzie. Dobrze, fizo zwykłe, popcorn również zwykły, tylko że średni. Okej, okay, Utah. Chociaż no, z tymi perfektami też potrafią zaskakiwać, nie? Z tą stówką za build. Okej, okay, nałożymy już tutaj. Musztardę oraz cebula. Oblany, to teraz możesz na to wydać. Do mata. No i perfekt. Drugi się udał. Łącznie ile już mamy tych perfektów. Składniki na holiday są na razie 2, czyli bułka i popcorn. Z upgrade'ów jeszcze mamy do kupienia 7. Więc oprócz tych 4 dostępnych są jeszcze 3 niedostępne. Do tej naklejki jeszcze 2 dni potrzebujemy. Ten dzisiejszy będzie i jeszcze jeden potem. Łącznie mamy 34 osoby odblokowane. Perfekty zaliczone, więc to o to mi chodziło tam. Więc możemy wrócić do gry. I musztarda. I na koniec oczywiście pomidory. Pierwszy na środek, drugi do boku, trzeci do strony lewej. O, Ksandra. Nie udał się perfekt.
Zdobyliśmy w tym dniu perfekty 2. No i Wally dodatkowo dał 100 za build. A druga połowa klientów no, nie dała nawet 100 za build. Ok, udało się rank 13 wbić. I jest burger match. Nie spodziewałem, ile tam procent mieliśmy po całym dniu. Ok, czyli tak. Nie pomidor, tylko mięso. Ser wybrany i majonez wybrany. Ale hamburger bez mięsa. No trochę średni pomysł. Zaczynamy od cebuli. Drugi składnik to mięso, nie ogórek. Ok. Złapało mi ogórek zamiast mięsa. Ok, ketchup. Teraz mięso po ketchupie. I musztarda po majonezie. Ok, teraz wyszło. Do zobaczenia w odcinkach następnych. Cześć!